Siemano, Siemi Carp Fishing z teamu Carp Team Toruń. No co, mamy wrzesień, a jak wrzesień 2022 to co? Najbardziej wyczekiwana zasiadka tego roku, czyli Jezioro Miłoszewskie, tydzień czasu. O 13, dokładnie o 13, dzisiaj zaczynamy tygodniową zasiadkę z Pawłem na Jeziorze Miłoszewskim i jesteśmy ciekawi, pewnie tak jak wy, jakie będą tego efekty. Dlaczego? Dlatego, że tak, byliśmy na Miłoszewskim Jeziorze raz, ale to od strony stanowiska numer 4 i to było jakieś 3 lata temu i to tak naprawdę bez przygotowania, 2 doby, to było takie typowy rekonesans, bardzo nam się spodobał klimat. No i w tym roku udało nam się wbić we wrześniu na tygodniową zasiadkę. Jedziemy, zobaczymy. Mamy przygotowane taktyki, zestawy na różne strategie, zobaczymy te stanowisko. Nie wiemy, jak ta 30 się tam prezentuje, jak to wygląda, jeżeli chodzi o głębokości, o dno, ukształtowanie, o twardość. Pobadamy, posądujemy, rozłożymy obozowisko, no i nic, będziemy walczyć. Mamy tydzień czasu, więc na pewno tych taktyk trochę przetestujemy. No i co? Będziemy walczyć tego konia, a tam, jak wiemy, koni pływa dosyć sporo. Także zobaczymy, co się uda wypracować. Jesteśmy bardzo dobrej myśli, mega nastawieni na ten wyjazd, pozytywnie. No i co? Najważniejsze jest też trochę odpocząć, zresetować się, ale i też powalczyć z tymi największymi kabanami. Także oglądajcie dalej i zobaczycie, jak to wszystko się potoczyło. Siemano! Tak wygląda miejscóweczka nasza na wodzie. Teraz będziemy myśleli, jak będziemy rzucać, a na razie obozowisko. Jesteśmy w trakcie rozkładania. Tak to mniej więcej wygląda. Paweł robi zanęty. Milka pilnuje. Dobra, działam dalej. Sytuacja jest taka. Jedna miejscówka na wprost na 12, około 12 metrów i jedna miejscówka na prawo na 8 metrów. Zaraz będę wychodził, to zobaczycie, jak sytuacja. Dobra, miejscówki typowane. Teraz mix. Kurki całe, pokruszone, pelet. Kukurydza skonserwowało tu takie są zasady. Plus konopia gotowana. Wszystko zalane z kopeksem. Lecimy. Lewa komora pójdzie w miejsce położenia zestawu, a prawo trochę pod nęce obszar. Także działam. Tak to się ostatecznie prezentuje. Zestaw na ciężarku przelotowym. Pałka na Haroni Rigu. Popek 15. Nasza skopex żółty. No i to idzie w miejsce nęcenia. To pójdzie parę metrów dalej. Miejsce wytypowane w dworze. Dobra, trochę wypłynę, żeby się
żyłka nie splątała. Bierzemy tak. Ajajajaj. Źle, błąd. Błąd. Bierzemy tak, punkt 21. Pyk. Idź do celu. Leci. Leci wózka. Paweł, tam przygotowania jeszcze. Strategia na koniach chyba dzisiaj idzie. Dobra, ten punkt ma na 8 metrów tak mniej więcej. Jeszcze jest do punktu 33 metry, czyli nie za daleko. I tyle, działam. Dobra, ostateczna prezentacja drugiego zestawu. Tutaj na przypomnę bezpiecznym. Do tego PV-ka i bałwanek na slip dirigu. 15 trenunto, 12 popek, też skopek, wszystko. Także tak idzie to. I lewa komora pójdzie na kręcenie, prawa parę metrów dalej. Jadę. Dobra, lecimy. To leci na 11,5 metra. Woda 16,1. O, tu się ryby pokazują na 3 metry. Tylko wiesz, może być też... Aczkolwiek ja mam ustawiony czułość bardzo mało, więc to jakaś większa ryba. Dobra, wywożę ostatni kij i tyle. Prawa będzie leżeć na 8 metrów około, lewa 11,5 metra. Prawa na ronim, czyli czerwona na ronim, a bałwanek idzie na zielono. Pasuje. Paweł zaraz też robi wywózki i zaczynamy zasiadać. 3 metry, a tam 11,7 tylko jest ten miękko, tylko się trochę młota. No tutaj trochę twardawo i jest rybka. Na tą rybkę my czekamy. Także teraz dam trochę popłynę. Trochę popłynę tu. Sypnę obok drugą komorę. Bajka. Bajka, dwie komory wysypane. Powrót. Dobra, tutaj widzimy, kombinacja jest taka. Popek, meronim i ogień. I to idzie na ile metrów? 3,5. To idzie pod leszcze na 3,5 metra. Myślę, leszcze to w głębszych partiach siedzą, także... Znaczy na 10 może będzie leszcze. Także zobaczymy, czy będą leszcze, czy będą karpie. Kije w wodzie. Taka prezentacja pomostu przed nocką. Prawy sektor mój. Dwa kije na 8 i na 11,5. I lewy sektor Pawła na 3 i na 6. Także mamy obstawioną całą wodę. Tak ona wygląda. No i teraz nic, idziemy, dokończamy rozkładanie narka. W trakcie przygotowywania. Napompowany idzie do wody. Wodujemy. Pięknie.
skończone. Jedna kwatera. Tutaj jest druga. Tam mamy stanowisko. Jesteśmy w sumie gotowi na nockę. Takie wodzioły, spławki się pojawiają tutaj oczywiście przy trzcinach. A my mamy środek wody obstawiony. Czekajcie na rolkę. Jest? Jest? Płyniemy? Mamy pierwszego karpika. Patrzcie, jak się prezentuje. Miłoszewskie, odczarowane. Pierwszy karpik. O. Taka klucha, można powiedzieć. Zobacz. Tylko nakameruj. Ładnie. Grubas. O, jest. Rzuca się. Mamy pierwszego karpika na Miłoszewskim. Pierwsza doba, pierwszy karpik. Weź go od przodu jeszcze. Taki grubasek. Dobra. Jak tam? No taka 15. Prawie 16. 15. 600. 600, no 15-600, no dokładnie. Pierwsze koty, dawaj. Ale zarobiliście. Taka sytuacja. Siemi car fishing. Dobra, dawaj, wypuścimy go od razu. Tak, wypuszczamy, bo szkoda męczyć rybki. Z kamerą. Ładny. Pierwszy karp na Miłoszewskim. Tak jest. Nie dam mu buziaka, bo jest za nisko. Na dół ten. Patrzcie. Idzie. Ale ładnie poszedł. Ale poszedł od razu. Na dno. Okej. I znowu na tygodniowej zasiadce meczyki są. Ostatnio były mistrzostwa Europy w piłkę, a teraz są świata w siatkę. Taka sytuacja. I Miłoszewskie po pierwszym karpiu 15-600. Tak zaczynamy tygodniową zasiadkę. Karp Team Toruń. Oglądajcie dalej, na razie. Znowu. Jest. Czekam, aż pojedzie. Dobra, ciągnę. Lechosław, Rafał. Mocno. Jak idzie? Czekaj, na razie wyciągam tu. Lechosław? Choć duże tak też lubią, nie? Zrobić. Duże? Większy. Ponton? Mam cię. O kurde, kawał klocka jest.
O kurde. No nie wiem. Zobaczymy. Piona. Zobaczymy. Ło, piona, ty, piona, ty. Dobra. Dobra, poczekaj. Jest 20 plus pierwsze w teamie. Ja pierdzielę, pierwsze 20 plus mamy. Nawet więcej, bo jest tam 23. O jeden, ale on jest kloc. Tartka. No jest wielki. Damy go do woreczka, a potem zobaczymy. 20 w teamie Captain Toru. Jezioro Miłoszewskie odczarowane. Taka sytuacja. 21.30, branie. Jest! Nie możemy go trzymać do rana, bo to duża rybka. Także zdjęcia w nocy. Tak go widzicie. Teraz go zaraz ważymy i wypuszczamy. Piękna ryba. Piękny koniu. Ach, jest ciężki. Dobra, ważymy go. Dobra, ważymy go. A zdjęcia dobre? Tak. Ważymy. Na przedmiarkach miał 24 ponad, także... Zawsze jest na zero waga. Także minimum 23 musi mieć. Czekaj, delikatnie. Ważymy kloca. Ja masz, kolego. 24. 400. 24-400 i zaraz ważymy worek, jak wypuścimy. Ma 1,7 prawdopodobnie. Więc by miał 23-400 22-700. Dobra, to zważymy worek. Tak. Let's go! Siejemy kloca, kuźwa. Nie, pierwsza 20. No. 2022. To jest właśnie po to się tu przyjeżdża, żeby złapać duże ryby, bo... Dobra. Gdzie indziej. Jestem, no. Pokaż go trochę. O, on jest no naprawdę gigant, nie? Jeszcze taki jest mega. Dobrze, fajnie widać? Umaszczony, ciemny. Ta. Jest koniec. Pięknie go widać. Nie dostanie buzi, bo jest znowu za wysoko. Dobra, dawaj go. Ale jest piękny. Ja pierdzielę, no jest konkret. Dał ognia. O, już się ustawia. Płetwę postawił. Patrzcie. Ja nie mam. Patrzcie. Poszedł. 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 Let's go! Tak jest. Piona pan. Dzięki. Dobra, słuchajcie, ważymy worek, żeby nie było zwały, żeby wszyscy ważyło z workiem i 15 wygląda. Ta 30 wygląda jak 15. Tak. Także tak. 30 jak 15, nie, aż tak dobrze kobiety nie wyglądają. Worek, nie? Worek ma 1,6, czyli 24,400, 22,800. 22,800 ma. Tak, 24,400 miał. 24,400. 22,800. Ja nie mogę. Szok. Nowe PB. Szok. Do wody nie lejemy, bo nie ma warunków. Znowu nie lejemy. Drugi raz w tym tygodniu. Wodę lejemy. Ale trzeba to opić. No właśnie. Piona. Karp Team Toruń. Po takie chwile się tu przyjeżdża. W dobie, tak jak widzieliście, dwie rybki wypracowane, piękne. Jedna to nawet moje nowe PB 22800. Piękna waleczna ryba z 11,5 metra głębokości. Także naprawdę, naprawdę fajnie. 170 metrów od brzegu, także piękny hol. A teraz co? Czekamy, walczymy, zaraz pomyślimy nad taktyką i będziemy kontynuować tą tygodniową zasiadkę. A tymczasem patrzcie, jakie widoczki na Miłoszewie o poranku. Piękne, piękne okoliczności przyrody.
bardzo. Teraz trzeba powiązać trochę tematów. Jeden już nowy przypomnik zawiązany na przewózkę. Taka sytuacja. Proszę bardzo. Haczyk czwórka, kurwszank. Na slip dirigu. Dociążenie quickiem. I taki 30 cm. Zaraz go jeszcze zaprezentuję, jak powiążę wszystkie. Paweł też tutaj ćwiczy. Zestawik. O, pokaż tą kulę. O, co to za zestaw jest? Podobny coś. Mi się kojarzy, kojarzy mi się. I takie okoliczności. Teraz następna. Przypomnik. Nie wiem, czy będzie dobrze widać, musiałem dać kamerę na głowę. O, elegancko się pozycjoner zaciąga. Nad parą jest najlepiej. Niektórzy robią to tam zapalniczką coś, ale ja nie wierzę temu. Bo lekko przypalona plecionka to od razu przy dużej rybie to jest problem. A nad parą jest mega bezpiecznie. No dobra, słuchajcie, sytuacja jest taka. To jest przypalnik na jedną wędkę. To jest notabene przypon, który też zagrał wczoraj, czyli slip dirig, tak jak już pokazywałem, slip dirig, bałwanek 15 tonąca i popek 12, tak on się prezentuje, tak sobie ładnie buja się nad haczykiem, nie? I to jest na slip dirigu, a dzisiaj na drugi kij, tam gdzie mam broniego, położę 24 Calch Red, nasza z Copexa. Nesz na slip dirigu, ale na sztywnej plecionce tutaj końcówka łamana, też żeby to sobie ładnie tutaj, o, jak widzicie, plecionka leży, a ta końcóweczka sobie może ładnie zapracować i ładnie się zacząć. Także tak to pójdzie do wody. Jeszcze to zadipuję zaraz. Tutaj wam pokażę, mam też dip z Copexa, także zadipujemy to. Czekajcie. O. 24 ładnie siada. Wow. Tego gumki nie chciałem w sumie dipować, ale już niech sobie leży. I bałwanek. Akurat tego bałwanka nie będę przewoził, którego mam w wodzie. Ten będzie taki już rezerwowy na pobraniu, bo tego bałwanka mam na 11,5 metra na lewym kiju, tam gdzie właśnie było te branie wczoraj 22800. I ten kij zostanie już. Dzisiaj ja go nie ruszam, tylko przewiozę prawy kij z tym ronim. Dobra, Paweł już tam też coś sąduje. No i tyle, działamy. Mamy godzinę, którą mamy? 13:30. 13:30, także pewnie gdzieś tak jeszcze za 3 godziny i dopiero będziemy przewozić Marka. Dobra, idziemy na obczajkę. Punkty na konia są zaznaczane teraz. Nie, to jeszcze nic nie zaznaczone. 17,2 woda, 10 metrów głębokości. U mnie jak sytuacja? Wędki stoją jak zaczarowane. Na razie cisza. Tam sąsiedzi też coś mieli. Jo. A czy... No tak jeszcze tam byś miał parę metrów, nie? No ale to ja mam tam wędkę z niedługo, no. Ale tak możesz być, tak jak teraz.
sztuce PV-ek na duże konie, czyli miks, pokruszone kulki, skopex, do tego gotowana konopia, do tego pelet 2 mm też z kopeksa, wszystko zalane płynnym pokarmem też z kopeksa. Taki set. I to do PV-ki. Dobrze ugniatam i wychodzi takie coś. Pyk. Ja mam metodę taką, każdy ma inną. I o to w tym chodzi. Każdy ma swoją metodę. I teraz to przycinam. I taka kiełbaska wychodzi. Ona jak jest zrobiona wcześniej, to ładnie jeszcze ta PV-ka nasiąknie tym dipem i jest taka. Taka czarna. Jeszcze trochę je potem zaleję i produkuję sobie na zaś. Dobrze, działam. Dobra. Za 20 mamy co? 12. No dobra, może być. Piona. Paweł, dzięki za pomoc. Było, kurde, wesoło wczoraj. Trzeba to opić będzie dzisiaj, bo wczoraj już nie było mocy. Ale naprawdę, kurde, nasza zasiadka się rozpoczęła pięknie. A jak tak się rozpoczęła, to zobaczymy jak się skończy. Dzisiaj jest taktyka na konia przygotowana. A ty, Paweł, jak ty walniesz 20, to co mamy w zanadrzu? No mamy coś tam jeszcze, ale to później. No to zobaczymy, jakie do fajerwerki, także musicie oglądać dalej. Będzie się działo. Zalane liquidem i sobie teraz będą dojrzewać. Tutaj jeszcze mam, zrobiłem sobie całe wiadro, już wszystko było zamknięte i spokój. Także teraz się bierzemy. Dobra, chcę się posilić przed nocą, bo się zapowiada noc cudów taktyki na konia. Zobaczymy jak to będzie. A tutaj lokalna pizza, numer ze słupa i są. Druga doba na Miłoszewskim. Dzisiaj pogoda barowa, także zaczynamy dzień w busie. Nocka, parę pikiwań, ale bez żadnych konkretów. Leci filmik, dostawa lokalnych wyrobów, ciepły chleb, buryczki, mielonka, takie sytuacje w Miłoszewie. Dobra. Śniadanie i działamy dalej. Dobry. Paweł się zbroi. Żarty się skończyli. Będzie. Coś dzisiaj będzie. Coś zagra dzisiaj. Druga doma za nami. Zaczynamy zaraz trzecią. Dzisiaj był lekki spadek formy, także mniejsza aktywność, nie nagrywane za dużo, bo w nocy budziłem się z gorączką 38, także wyjazd lekko był zagrożony, chyba trip włoski mi nie posłużył i przerzucenie się z temperatury 35 na temperaturę 12 i deszcz nie posłużył mi za bardzo, no ale tak to wygląda, ale już jest lepiej. Jakieś tam poszły środki, coś i już jest lepiej. No i zaczynamy trzecią dobę. Trzecią dobę zaczynamy. Sytuacja jest taka, że ja mam 2 kije w wodzie. Prawy kij wczoraj przerzuciłem z tych 8 metrów na 12 i tam poszła 24 kulka i to zostaje. Lewy kij ile mam do wodzie? Dzisiaj jest druga doba. Tak, druga doba, lewy kij tam gdzie była. Gdzie był Big Fish, to też zostaje, ja nic nie ruszam dzisiaj. A on się kręcą kabany, ja nie chcę im przeszkadzać, bo po co. Ale Paweł, widzę, że tutaj zbroi się. No i coś tutaj się odgraża, że coś będzie.
Także zobaczymy. Ogólnie nikt nic nie łapie. 29, 28 nic. Na 33 jest pusto. Się kolega zwinął dzisiaj. I z tego co rozmawialiśmy tu z opiekunem, to nikt nic nie łapie. Także tak wygląda Miłoszewo we wrześniu. Ale jeszcze może nas zaskoczy. Bo tak tu się podobno dzieje. Zwrot akcji w ciągu jednego dnia może nastąpić i worek się otworzy, ale póki co to jeszcze nie jest ta chwila. Obserwujcie dalej, może ta chwila będzie. Dobra, działamy. Dobra. Teraz podpatrzymy strategię tutaj. Paweł ćwiczy. Klasy. Kolasy PV, ja pito. Nic więcej nie sypiesz już? No i bajka. Mamy czwartą dobę, zaczynamy jajecznicką z jajek od gospodarza i polskim chlebem, też dowiezionym na stanowisko. Tutaj jest locik. A tu wygląda to tak. I totalna cisza. Cisza, nie Mirka? Tak. Cisza, totalna. Jedno piknięcie miałem na trawie. Kurde, ale akcje tu się dzieją. Myślałem, że brania to tylko fałszywy alarm. No siema, mamy środę, czyli minęła trzecia doba naszej zasiadki na Miłoszewie. No i co, widzicie sami, że za dużo się nie dzieje, więc i ciężko się nagrywa. Najlepiej się nagrywa jak są brania, wtedy jest co wam pokazać. Jak brań nie ma, no to też nie będziemy sztucznie tego filmu pompować. Więc co ja wam powiem, zmienia się pogoda, ciśnienie spada, wczoraj padał deszcz, dzisiaj już nie pada. Brań nie ma żadnych, dwa puknięcia, z tego co wiemy na jeziorze dzisiaj w nocy na 24 stanowisko coś tam odpaliło, ale ogólnie jest bardzo słabo, jeżeli chodzi o brania. No ale dobra, czwarta doba teraz przed nami, zaraz się zacznie, właśnie poczyniamy przygotowania, jesteśmy tutaj 7, także jesteśmy gdzieś tak w połowie, można powiedzieć, zasiadki, także wszystko przed nami. No i zobaczymy, bo ogólnie robimy trochę znowu zmiany taktyki lekkie. Miejscówki też chyba trochę może zmienimy, ale zobaczymy. No tak robimy, żeby coś tam wydłuwać z tej wody jeszcze, bo tu potencjał jest, jak sami wiecie. No i liczymy na to, że Miłoszewo odpali, także nie składamy broni w żadnym wypadku. Oglądajcie nas, śledźcie to i tyle, bo na pewno coś tu się jeszcze zadzieje, także jestem tego pewien. Karp Team Torun tak nie kończy. Patrzcie, jak teraz to wygląda. Widzicie też, w jakim jestem stanie, lekko podziębiony. Nawet jednej doby miałem 38 stopni w nocy. Lekkie kurowanie musiałem zastosować. Ale nie poddajemy się, nie składamy broni. W żadnym wypadku nie wracamy do domu z zasiadki. Nie ma takiej opcji. Dobra, Pawła kijem. I moje. I Miłoszewo. Dobra, słuchajcie, przezbrajam trochę sytuację na kolejną dobę. Tak, idzie taki zestawik. Czyli tak, tu go może położę, będzie lepsza prezentacja. Haczyk, dwójka, kurwszank z kordy XX, pogrubiony. Przyponik, taki 30 cm. Dociążony ciężarkiem Quick na luźnej plecionce. Czekajcie, ściszę trochę, bo w tle leci też zasiadka i taka sytuacja. I teraz tak, tu idzie kuleczka, idzie Wofters z Copexa 24 mm. I teraz właśnie chcę zobaczyć, jaka była dzisiaj prezentacja
tego w wodzie, bo z tym haczykiem. O. No i dokładnie o taki efekt mi chodzi. Dokładnie o taki efekt mi chodzi. Czyli gdzieś tak centymetr nad dnem sobie ta kuleczka balansuje przy ruchach wody. Ciężarek jest XX pogrubiany, więc on jest na tyle ciężki, że ładnie utrzymuje ją na dnie. I o to mi chodzi. To idzie na jednego kija, to na 12 metrów to pójdzie. Dobra, i teraz działam dalej. Coś pikło. Coś pikło. No, zobaczymy. Na drugim kiju też będzie zmiana. Mianowicie tak, no przypon zostaje tak samo, slipli, rig, tu nic nowego nie wymyślam, te przypony mi się sprawdzają. Tylko tak, tu jest kurw szank, rozmiar dwójka, niepogrubiany już, normalny. I kulka jest jedna piętnastka tonąca i piętnastka pop-up. I to ogólnie będzie trochę wyżej się unosił niż ten bałwanek, który teraz mam. O, będzie ładnie to widać. O, to będzie tak sobie taki trochę taka imitacja Roni Riga, taki położony Roni Rico, coś takiego, taki ma być cel tego. I to też będzie trochę bardziej uniesione na dnem, będzie sobie tak ładnie balansowało i no chcę, żeby to tak bardziej jakby się ruszało, żeby tą rybę wabiło z tego stanowiska. No dobra, no to takie mam zmiany, te dwa przypony trafiają do wody i zobaczymy, coś tam przed chwilą pikło, jest godzina 13.35, myślę, że jeszcze z godzinkę poczekam i zobaczymy. Dobra, ryneczek Lidla. Wnętrza zrobiona. To tak. Garścien. Łopatka kulek. Kompleksowych. Łopatka. Tylko tych, tak, tych pokruszonych. Tak, te, tych idzie cała. Trzy puszki kukurydzy gotowanej. Do tego kilogram konopi gotowanej i 4 łyżki peletu Aleraqua dwójki i wygląda to tak. A do tego idzie pół litra płynnego pokarmu z Kopeksa, no i kilka dodatków, które niech zostaną tajemnicą. I wygląda to następująco. O, proszę bardzo, taki towar, normalnie luks, na pewno zrobi to trochę popłochu w wodzie. No i dobra, teraz niech się trochę przekąsi i z 20 minut i atakujemy. Paweł też tam walczy i robimy podchód do czwartej doby. Na Miłoszewie. Czwarta doba i może się sytuacja odwróci. Na razie Miłoszewo wygrywa. W sumie może nie, bo 20 już mamy jedną. Remis, powiedzmy, że jest remis na razie. Zobaczymy, co będzie dalej. Akcja przewożenia. Czwarta doba przed nami. Trzeba działać, bo nie są żarty. To nie są żarty. I teraz tak. Tutaj na jednym kiju, tu miałem ten na centrycznym. Centryczny idzie na bok. W to miejsce wchodzi bezpieczny, ten co przygotowałem, i ta kula tu pójdzie na Wafters 24. A ten kij, dobra, działa. Przewożę, tu miałem jedno piknięcie, ale niestety nie pojechało. Także, ale jest muł. O, jest muł. No jest. Czuć, że siedziało w mule. Tylko z pierwszego dnia, tak naprawdę. Nic tutaj nowego. Nie wymyślę. Czyli tak. Łopatka. Po jednej. Nie no tak. No jedna łopatka powiedzmy.
mam trochę mniej, trochę sypnę i z jedną łopatkę obok. Do tego idzie w miejsce PV-ka. PV-eczka, 15, jedna tonąca, jedna pływająca i to leci w to samo miejsce co codziennie i to jest tego samego miejsca co było branie. Odpalam sprzęt i wywózka. Może zestaw ten pierwszy na 10, tam 11 metrów, z którego miałem ryby i wtedy przepłynę się trochę obok i zobaczę co tam się dzieje i popłynę sobie na ten drugi punkt i zobaczę. Tego punktu na pewno nie zmieniam, bo z tego była ryba. A kolejny punkt może zmienię, może no zobaczę jak tam gdzie na wodzie. Woda 16,6 stopnia. Także jeszcze nie jest źle, teraz wyszło słońce, też trochę nagrzewa tą wodę znowu. No i zobaczymy, jest godzina 15.50. Do 16 chcę mieć wywiezione, a potem już tylko czekać na tą jedną chwilę. Jesteśmy po trzeciej dobie, które? Dzisiaj mamy czwartek. Czwartek, czyli zostało nam czwartek, piątek, sobota, trzy doby, czyli jesteśmy po czterech dobach. I tylko pierwszej doby pograło trochę, a potem cisza. Także widzicie, nawet nie ma za bardzo co nagrywać. No ale dobra, no jeszcze trzy doby przed nami, także jeszcze wszystko się może zdarzyć. Miłoszewskie zabiera, potem oddaje już. 1000 filmów o tym widziałem. Także wiecie, nie? Wszystko już widzieliśmy na filmach. Daje, zabiera. Nam już zabrało, dało najpierw, a potem zabrało. No i teraz ogólnie zobaczymy. Teraz przewożę wędki jeszcze raz. Paweł nie wiem co tam będzie ćwiczył. Paweł drobnicy szuka. Na żywca będzie łapał. Bierzemy się za przerzucanie wędek, Paweł zwijał i normalnie jakiś zaczep, czy nie wiem. Wypłynął pontonu zobaczyć, bo nie mógł zwinąć żyłki. Tam walczy, ciekawy jestem czy to jest zaczep, ale rolki nie było nic, także dziwna sytuacja. No nie, zobaczymy teraz. Dobra, Paweł spływa, zaraz zobaczymy co tam się odwaliło. Ja tak, tutaj dipuję taki przyponik, potem go pokażę bliżej. Steve, to jest ten Steve Dirick. No i co, prawa wędka idzie na 11,5 metra, tam gdzie miałem pierwszą rybę. Wracam do ustawień fabrycznych, idzie tam bałwanek na Steve Dirigu, ten co już przyniósł efekt, a lewa pójdzie na 10 metrów. No właśnie na tego Steve Dirigga. No i tyle, lecimy. I co tam było? Co tam było? Zaczep, nie wiem, jakaś żyłka w mojej była. Lokana. O, taka niespodzianka wyciągnięta z wody. Jak to ma być branie? Paweł, jak to ma być branie? No właśnie. Złapiesz coś dzisiaj? Ja na ryby nie przyjechałem. Ja co? Właśnie widzę, że... Co to? Jest dobry znak. Mamy ten sam wiatr, co w pierwszy dzień. Wojnoka. Chyba jest rola. Jo. Chyba coś jest. No ale to może być leśne. Nic, popikuje mi to zielona cały czas. Także nie ma co się z nią czaić.
trzeba ją zwijać. Nie ma nic. I teraz tylko jeszcze mnie wywózka czeka, kurde. Po nocy, no nic, działa. Dobra, robimy wywózkę. Coś tam mi pikało i niestety zwinąłem pusto. No ale nic, lepiej mi spać spokojnie i pewność, że jest wywieziony dobrze. Teraz jest rola. Co jest? Kukła niebieska? Tak. Paweł jest? Ja nie mam Pawła. 102,7, później wszyscy na mułek 30 cm, także już tam nie wjeżdżam przed tym na mułkiem. No, coś mu pukło. Coś mu pukło. Ta niebieskiej. My akurat teraz śniadanko ogarniamy. Piątek od niedzieli siedzimy. Taka sytuacja. O kiju. Niektórzy. Taka sytuacja. Od niedzieli na wejściu dwa brania. Człowiek się rozochocił. A dzisiaj to już zapomniałem, że na rybach jestem, bo już w nocy śpię. Jakbym w chacie spał tak naprawdę. Nawet w sumie się nie spodziewałem, że już pojedzie. Przesadzaj, wybiegałeś. No, wybiegałem, bo deszcz padał i sygnałka świrowała. Wszystko stoi jak... Nie będę mówił co. Dajcie spokój. Dramatto, jest dramatto. Miłoszewo nazwali w łeb, kurde. O, kaczki się śmieją. Ajajajajaj, dobra, dwie doby zostały. Coś trzeba zacząć, jakieś procedurowania. Coś trzeba zacząć, bo inaczej to nic z tego nie będzie. Inaczej będzie dupa zbita wózki. Teraz tak, napoczynam zmiany i łowię na prezesa. Na prezesa łówcie, a efekty będą, tak było mówione. W Polsce jest dwóch znanych prezesów, ale ja nie gadam takich prezesów. I teraz idzie na slip drigu bałwanek, elegancko. W nucie zapachowej gumy Donald. Z firmy Warmus Bites. Firmy Warmus Bites, oni zawsze są z nami. Z polskiej firmy, która jest żegania. Dobra, i do wywózki. Koniec tematu, koniec żartów jest teraz. Nie ma żartów, tak. Moja lewa idzie na Donalda tym razem. Troszkę zasypana towarem. A, jeszcze polejemy mgłą. Mgła robi robotę. O, mamy do środka, do PV-ki. Wbijemy, on się wbija i pompujemy, niech ona tam wypełni wnętrze. Ale trochę na wierzch, trochę kulaski i bajeczka. Dobra, do wody. Dobra, robię wywózkę i ani ryby na echo, ani ryby, nie? 14,4 woda, także też nie jest za zimna jeszcze nie jest. Ale ani ryby. No to nie, zobaczymy, jeszcze mam 50 metrów do miejscówki, którą nęcę już któryś dzień. Zobaczymy, czy w niej coś tam się będzie rysować. Wędka na skopeksa, też bałwanka, ale tym razem podbitego kukurydzą idzie na 12 metrów. I to jest ostatnie przewożenie, które robię. Jest piątek. I teraz dotykam wędkę tylko i wyłącznie w momencie, jak będzie branie. Jeżeli go nie będzie, kije stoją. Albo jak będę zwijkę do kijka robił. Dobra, 119. Taką mamy wędkarską pogodę. A to co widzieliście, co było branie, to się kamera wyłączyła. Tam bateria. A to był leszczyk. Leszczyk, a potem rano jeszcze mieliśmy jedną historię, to potem wam powiem o niej. Trochę nie mogę jej przeżyć, no ale tak to jest, przeziębienie, trochę nie do końca się tak czuję i tak się nie myśli też o wszystkim dobrze.
i mały błąd był popełniony, a może się okazać, że duży, no ale dobra, zobaczymy. Tak czy inaczej wywiezione, teraz idzie burza. Tak wyglądają chmurki. Idziemy coś przegryźć i zobaczymy. Chyba nie wiem, co się zmieniają chyba. I taka sytuacja. Tak zaczynamy ostatnią dobę. Jajeczniczka i oglądanie karpi w internetach. Ha. No ale taka jest sytuacja niestety. Zaczynamy ostatnią dobę. Zasiadki na Miłoszewie. Wyczekiwana, długo wyczekiwana, nam dała popalić. Nieźle. Popaliśmy dwie ryby i to w pierwszą dobę. Nastawienie było bojowe. Myśleliśmy, że będzie ogień z, nie będę mówił z czego, a było przymułka. Taka sytuacja. A dzisiaj jeszcze tak, było rano branie. Na lewym kiju leszcz. To była 6.30, robiłem wywózkę. I żeby nie pikała mi wędka, bo jak mam dwie na stojaku, jedną wywożę, to jedna tak opikiwuje, a było rano. Żeby nie hałasować, odłożyłem żyłkę, zdjąłem żyłkę z sygnalizatora. Potem zaczęło padać, szybko, szybko. Człowiek trochę też przymulony i nie odłożyłem żyłki na sygnalizator. No i oczywiście rano wstałem, a zestaw był bez ciężarka i przy brzegu. I teraz co tam było i się wyczepiło? Nie wiadomo. Mogło być wszystko. Mam nadzieję, że tam nie było tam nowe PB, bo... Aj. Takie błędy. Normalnie błędy nowicjusza. No ale nic. Takie rzeczy też się dzieją. Paweł tutaj ostatnio robi przewózki. Ja sobie pływam. Paweł przewozi wędki. Myśli, że szczęście dwa... Zobaczysz, nie? Myśli, że szczęście dwa razy się zdarza. No. Złote strzały dzisiaj. No od cudów. Szczały. Dzisiaj będzie noc cudów. Ale trochę wiatr się właśnie dzisiaj zmienił. Wieje trochę w naszą stronę, więc... Więc może coś to da. Pójdzie. Jakieś łuki na echo jak też. Jak to mówią klasycy, może coś będzie chytać. Chytać może będzie. No, ciężarek już jest na brzegu. Chodź. Szybko. O, a co jadła? Ta Miłusia. A co jadła? A, nie widać jej. Tęczy. Ostatnia doba, kije w wodzie. Taka sytuacja. Grill się kopci. Drymki. Ja nie, bo przeziębienie i ciur. Taka sytuacja, ale mam jakieś takie wrażenie, że co dzisiaj pojedzie. Coś tam dzisiaj zagra. Ja mam wrażenie i przeczucie, że jutro coś albo ktoś pojedzie do domu. No. Taka sytuacja. O, ale tydzień czasu i kurde, jakoś tak... No ale masz zaliczone, kurde, ryby masz ładne stąd. Tak, że... Ale jakoś tak. Może i ze mną, kurde, tydzień czasu o kiju, to jeszcze wybierałem sobie stronę. Elegancko. A ja na najgorszej. Ale najgorszej też można ogarnąć. Ja wiem czemu tak było, bo zawsze jak ty wybierałeś, to ja wtedy łapałem. Nie, ale tu strona nie ma nic do rzeczy. Tu jest po prostu ryba wchodzi. Kulki zmieniają. Przenęcają, zestawy przewożą. W pierwszej doby mieliśmy... Ja miałem ustawione na mniejsze głębokości. Na większych i tyle, no i się udało trafić w to, co trzeba. No mi rysowało rybę ten centralnie na tych, na tym 11,5 metra, no i tam położyłem zestaw. Co się okazało potem skuteczną metodą. No nie, zobaczymy co ten, ostatnia noc, zielona noc, kurde. Coś tam popełnił, ale dzisiaj
Dzisiaj jest taka pogoda, kurczę, na jakieś granie może. Kupo na zielonej, na lewym. Ty, opad swinger chyba. Czy nie? Opad trochę. Dobra, zaczynamy ostatnią dobę. Godzina 9, po 19. Dzisiaj odwaliłem tego babola takiego, że szok, nie? Też uważajcie, kurde, pośpiech, pośpiech. Zdjąłem tą żyłkę i tu sąsiedzi mówili z 33, że właśnie się tutaj coś rzuciło im w tych trzcinach. A ja właśnie stąd wyciągnąłem ten zestaw zwinięty do brzegu, czyli on musiał być karp, który spłynął tu do brzegu. Dajcie spokój, po prostu normalnie nie mogę przeżyć. No dobra, ciul. Jest ok. Czekam na tą jedną chwilę, aż sygnałka zacznie pikać. A na razie patrzymy na YouTubie, jak centralki pikają. Tydzień siedzimy na rybach i patrzymy na necie, jak łowi się karpie. Taka sytuacja. Aj ta spokój. Czasu, dwie ryby. Siemi Carp Fishing. No co? Jadę do domu. Koniec zasiadki, koniec tygodniowej zasiadki na Miłoszewie. No ale co, widzieliście, co nieco widzieliście, co nieco nagraliśmy. Nie było za dużo materiału, nie było za dużo ryb, także też, no wiecie, materiał się nie kleił, żeby tworzyć nie wiadomo jaki film z tego, bo nie było co pokazać, tak? Nie będziemy wam pokazywali wszystkich wywózek, tak? Bo to nie o to chodzi. Wiadoma sprawa, że chodzi o to, żeby pokazać wam, jakie rybki się udało połowić i co zagrało, i to pokazaliśmy. Jezioro jako jezioro, bardzo, bardzo piękne jezioro. Widać, że to jest naturalne, dzikie, stare jezioro. No mega klimatyczne, to nie ma, no nie da się ukryć, tak? Jest mega klimatyczne, jeżeli chodzi o sam zbiornik. Jeżeli chodzi o dno, no to powiem szczerze, trochę inaczej sobie to wyobrażałem. No, myślałem, że jest bardziej wymagające i bardziej zróżnicowane, a to jest taki zbiornik rynnowy, gdzie schodzi się wszystko ku dołowi i po prostu wystarczy tylko położyć na danej głębokości. W zależności od wiatru, ciśnienia, od pogody, od wszystkiego. Raz ryba chodzi na 11, raz na 9. Także to trochę akurat nie to, że to neguję w żadnym wypadku, bo to jest naturalna woda, więc tu nie ma czego negować, ale po prostu jakby miałem inne wyobrażenie o tej wodzie. Dlaczego? No, powiem wam tak, my tą zasiadkę planowaliśmy w tamtym roku w lipcu, znaczy planowaliśmy ją wcześniej, ale rezerwowałem w tamtym roku w lipcu, więc ponad rok temu, więc też jakby ta zasiadka była dosyć ważną zasiadką w tym roku dla nas. Przygotowywaliśmy się długo do niej. No i też mamy trochę tacy jesteśmy, no nie wiem, zawiedzeni może nie, no nie zawiedzeni nie, no, ale tacy, no nie do końca czujemy ten klimat, no. To też nie jest tak, że ja coś neguję, bo to nie w tym rzecz jest. Ja nie będę nic negował, dlatego że ilu karpiarzy tyle opinii, to na każdy temat tak jest. Ja przedstawiam swoją opinię i mój pogląd, to są moje filmy i albo będę mówił to, co myślę, albo będę mówił to, co chcecie usłyszeć, więc myślę, że każdy lubi naturalne filmy, dlatego też my mówimy swoje opinie naturalne. I tu bardziej chodzi o to, że ja nie do końca się czuję na wodach o takiej dużej presji. Ja nie wyobrażałem sobie, że tam jest taka duża presja, że te stanowiska są tak blisko siebie i są naprawdę dopchane po sam kurek. Tak jak mówię, woda jako woda rewelka, naprawdę złego słowa nie powiem, bo to jest naturalny zbiornik. No piękny, naturalny zbiornik, no nie ma co gadać. Jeżeli chodzi o same zasady, jeżeli chodzi o zasady łowienia, no to tak jak mówię, no ja się nie czuję w tym klimacie, aczkolwiek ja nic nie neguję, tak? Bo możecie
bo może byłeś pięciu, którzy są zafascynowani. Czy inaczej, ja wiem jedno, no my mieliśmy bardzo duży problem, żeby tam się wbić. Rok czasu czekania i po roku się okazuje, że tak naprawdę ja miałem zestawy 5 metrów jeden od drugiego i nie miałem za bardzo gdzie się ruszyć. A potem na ostatnią dobę i tak mi tam sąsiedzi zaczęli wpływać te centralnie w moją miejscówkę, pozbijali mi zestawy. Ja siedziałem z chorobą od wtorku, bo miałem jedną noc, to miałem 38 gorączki normalnie. Dobrze, że na busie ogrzewanie, bo tak to bym musiał się zwijać chyba już we wtorek. Także wam powiem, że tak to mniej więcej wygląda. No i tyle. Dobra, słuchajcie, kończę na dzisiaj. Z Pawłem nagram jeszcze podsumowanie jeszcze raz i wam wrzucę to. Pozdrawiam, Marka.